Miałem głowę i na prowincji żyłem. Człowiek najgorsze rzeczy zapomni, ale mnie zawsze traścił na mojej drodze każdy pomnik polsko-sowieckiej przyjaźni. Na mojej drodze każdy pomnik polsko-sowieckiej przyjaźni. Drodzy Państwo, zanim będzie o pomnikach, czyli tak zwanych ubeliskach, jak ja to nazywam, to jeszcze się cofnę na moment do określenia szpion, prawda? Czyli szpieg. Taka sytuacja z 1990 roku już ubiegłego wieku. W tymże roku, rok po tak zwanym wielkim przełomie w Polsce, który no, był raczej transmisją PRL-u do nowych czasów, prawda, w sensie politycznym, gospodarczym i tak dalej. Pewną kontynuacją jesteśmy bardziej PRL-u niż nawiązujemy do II Rzeczpospolitej. W tymże 90 roku, kiedy jeszcze no, wielu się wydawało, że jest to realny przełom, nastąpił proces rehabilitacyjny grupy rotmistrza Pileckiego. I o tym, jaki to był przełom, świadczy właśnie fakt, jak wojskowi sędziowie podchodzili do tej sprawy. Minister Sprawiedliwości nakazał im rewizję owego wyroku, a byli to sędziowie, którzy no, przed chwilą w innych warunkach orzekali. Prawda? Orzekali w stanie wojennym, prawda? Skazywali ludzi z przyczyn politycznych. Teraz mieli zrewidować wyrok, prawda? Uznać, że rotmistrz Pilecki no, raczej dobrze się zasłużył Polsce. I ci sędziowie mieli straszny problem z tym, jak ten temat ugryźć, co z tym w ogóle zrobić. Przed chwilą zdrajca, szpieg, a teraz mają uznać, że to bohater. Prawda? No, to była bardzo, bardzo trudna dla nich rzecz. I początkowo wymyślili, że oni zrehabilitują całą grupę rotmistrza Pileckiego. Mój ojciec, który jeszcze żył wtedy, stwierdził, że mowy nie ma. On nie chce być rehabilitowany. Prawda? On nigdy się nie czuł winny. Rehabilitować, uniewinniać można tylko kogoś, kto ma poczucie owej winy. No i ci sędziowie wojskowi zdębieli, no jak to, wy nie chcecie rehabilitacji, prawda? Przecież władza wychodzi wam naprzeciw znowu, to już nowa władza, co prawda, ta rzekomo wolnego całkowicie i niepodległego państwa. Szczęśliwie no, ojciec zaproponował inną formułę i się zgodzili na to, czyli anulowali wyroki, uznali te wyroki za niebyłe, tak jakby grupa rotmistrza Pileckiego nie została nigdy skazana. Prawda? Czyli wreszcie zrzucono z nich to odium, prawda, z szpionów, zdrajców i bandytów. Ale właśnie trudności w tym procesie no, pokazują, jak wykuwała się ta wolność, prawda, wykuwała się ta nowa Polska, ta trzecia Rzeczpospolita. I do dziś niestety ci sędziowie w mundurach wojskowych, pewnie większość z nich zasiada w polskich sądach i to jest podstawowy powód, dla którego ci sędziowie, no, nazywamy ich krzywoprzysiężni, prawda, którzy w PRL-u orzekali, prawda, pod dyktando władz, oni do dzisiaj tam są w tych sądach i dlatego właśnie nie jesteśmy w stanie osądzić systemu komunistycznego, bo nawet jeżeli to nie są bliskie związki, prawda, wręcz rodzinne, tych sędziów dzisiejszych z sędziami komunistycznymi, czy nawet stalinowskimi, no to są środowiskowe zależności. Da? Jeden taki przykład, sędzia Barbara Piwnik, znana Państwu zapewne, kuzynka słynnego Jana Piwnika Ponurego, żołnierza, który zginął podczas okupacji niemieckiej. On szczęśliwie, możemy powiedzieć, nie dożył Sowieta. No bo skończyłby w wiadomy sposób, Sowieci by go na pewno zamordowali, więc w pewnym sensie, mówiąc paradoksalnie, miał szczęście. Taki Anoda, żołnierz Szarych Szeregów, przeżył znowu, prawda,
jeden z autorów zamachu na Kutscher, prawda? Przeżył system niemiecki, Sowieci go zabili, bo to oczywiście są kłamstwa, że on sam wyskoczył z okna, prawda? Na Koszykowej jemu pomogli z tego okna wyskoczyć, więc można powiedzieć, że Piwnik no, miał to szczęście, że właśnie nie trafił do tego gorszego piekła, sowieckiego piekła. No ale co robi jego kuzynka, Barbara Piwnik, która jest jednak z tej tradycji, prawda? Wydawałoby się, no ona była ministrem w rządzie komunisty, nawet nie postkomunisty, tylko komunisty Leszka Millera, który oczywiście dzisiaj każe siebie nazywać socjaldemokratą, ale to jest komuch, krótko mówiąc, prawda? Tu się nic nie zmieniło i to taki beton komunistyczny, najgorszy właściwie, jaki być może. I ta sędzina również orzekała w sprawach przeszłościowych, lustracyjnych i niestety Barbara Piwnik zablokowała procesy winnych śmierci generała Augusta Emila Fildorfanila. To jest fakt dosyć mało znany, ale to ona za to odpowiada, że żyjący jeszcze w latach 90. mordercy Fildorfa nie zostali nigdy skazani. To jest zresztą dramat nie tylko prawda, nas Polaków, ale to są dramaty rodzinne. Ja przypomnę, że słynna Maria Fildorf, prawda, córka generała Nila, postawiła sobie w życiu dwa cele. Ona żyła po to, aby z jednej strony znaleźć miejsce pogrzebania swojego taty, z drugiej strony po to, aby osądzić żyjących morderców, te bestie właśnie, które zamordowały jej ojca. Żaden z tych elementów niestety nie został zrealizowany. Prawda? Ona zmarła z przeświadczeniem, że Polska jest krajem całkowicie niesprawiedliwym. Jest krajem, który chroni komunistycznych zbrodniarzy. W końcu nie dożyła momentu ekshumacji, identyfikacji na łączce, które się teraz odbywają. Zresztą generała Fildorfa do dziś nie udało się niestety odnaleźć. Przechodząc do sprawy pomnikowej. Pomniki, jak mówię, ubeliski są właściwie w większości miast Polski. To nie jest tylko Warszawa i słynny pomnik Czterech Śpiących. Obok zresztą jest w Parku Skaryszewskim drugi pomnik wdzięczności Armii Czerwonej. Właściwie we wszystkich miastach wojewódzkich stoją tego typu monumenty. I nie można nic z nimi zrobić. Prawda? Mamy przykład miasteczka Pieniężno na Warmii, gdzie no, w przypływie świadomości historycznej radni po 25 latach uznali, że pomnik, który u nich stoi, pomnik Iwana Czerniachowskiego, jest pomnikiem bandyty. Na mordercy. 25 lat zajęło im dochodzenie do tej prawdy, że to nie jest jednak człowiek godny tego monumentu. To trochę długo, ale w Polsce to w ogóle wszystko trwa bardzo długo. Takie ekshumacje na łące powinny się zacząć na początku, na samym początku, właściwie na początku lat 90. Tak samo rozliczanie tychże drani bandytów. Wtedy jeszcze wielu z nich żyło. Żyli jeszcze właśnie oprawcy generała Fildorfa i to wielu z nich, stąd ten dramat córki generała Nila. Widziała tych ludzi, prawda? Nawet często, prawda, w telewizji, jak się wypowiadają, prawda? Jak żyją ponad stan, jak mają wysokie resortowe emerytury, a ona, no, rodzina bandycka, prawda? Bo to była też taki model, żeby tych najgroźniejszych zamordować, a rodziny sprowadzić na margines. Zrobić z nich obywateli drugiej, a może nawet trzeciej kategorii. To były rodziny bandyckie. Wracając do tego Pieniężna. Co się stało w Pieniężnie? Radni przegłosowali uchwałę, żeby usunąć tenże pomnik, prawda? Generała Czerniachowskiego, przypomnę, człowiek,
który skazał na wieloletnie łagry tysiące polskich żołnierzy po tak zwanej operacji Ostra Brama, czyli po powstaniu wileńskim. Wtedy, kiedy szli Sowieci, prawda? Armia Krajowa wywołała powstanie, próbując wyzwolić miasto. No, wtedy wydawało się jeszcze, że Sowieci będą współpracować. Współpracowano trochę, ale za chwilę generał Czerniachowski właśnie zdecydował, że współpracy żadnej nie będzie. Że dowódcę, czyli generała Wilka, Aleksandra Krzyżanowskiego, prawda, aresztujemy, innych oficerów też, ale a żołnierzy wyślemy do łagrów sowieckich. Oni w większości z tych łagrów już nie wrócili, prawda? Czyli ten człowiek po prostu ma ich na sumieniu. Prawda? I tu jest ciekawa reakcja Rosji, jaka nastąpiła po decyzji Rady Pieniężnej. Rosjanie najpierw przyjechali, prawda, ze swoim ambasadorem, konsulami, władzami obwodu kaliningradzkiego i odnowili pomnik Iwana Czerniachowskiego w Pieniężnie. I na tym nie koniec. Drugi akt tego dramatu właściwie jest taki, że przyjechali ponownie i urządzili tam samowolnie, bez żadnej zgody, uroczystości ku czci śmierci swojego generała. No? Nie spytali się polskich władz o nic. No? Była to uroczystość całkowicie nielegalna. Smutne jest to, że polskie władze nie zareagowały na ten akt pogwałcenia suwerenności naszego terytorium. Jednoznacznego pogwałcenia. Ale takich aktów jest dużo więcej. Katastrofa, tragedia smoleńska jest chyba najlepszym tego dowodem, jak po prostu mogą z nami sobie robić to, co chcą. Więc to też pokazuje, prawda, jakie my mamy kłopoty z naszą historią, z naszą przeszłością. Prawda? Że nie możemy od tak sobie, prawda, usunąć pomników, które nam się nie podobają, bo w tle jest Rosja, która mówi nie, prawda, nie ma na to zgody. Ciekawe, jak to będzie w przypadku Warszawy, czy pani prezydent ulegnie, prawda, bo wydaje się, że jest bliska takiej decyzji, żeby ten pomnik jednak wrócił na plac Wileński w Warszawie. No, ta zabawa zapewne się skończy tak, że znajdą się osoby, które w końcu, nie wiem, uszkodzą ten pomnik, czy go wysadzą. No, bo są granice też wytrzymałości na takie rzeczy. Z drugiej strony, jeżeli chcemy postawić pomniki bohaterom, to za każdym razem jest szalony opór. No. Pierwszy pomnik rotmistrza Pileckiego w Warszawie stanie rzeczywiście w końcu, ale znowu po 25 latach. No. Innych bohaterów nie mamy w Warszawie. Straszny pokłos się tutaj zrobił, przepraszam, jakoś ciężko mi się mówi, ale no, będę się starał. Pomnik żołnierzy wyklętych w stolicy naszego państwa stanął 3 lata temu. Pierwszy pomnik, malutki pomniczek to jest, drodzy Państwo, na peryferiach Warszawy, dzielnica Bemowo, wiem, sam tam mieszkam. To jest dzielnica na uboczu, prawda? Jest ulica Żołnierzy Wyklętych, pomnik Żołnierzy Wyklętych. No, czy tak się honoruje bohaterów? No, na pewno nie w ten sposób. Ja może nawiążę do tych bandytów, prawda, troszkę zmienię kolejność. Mianowicie w 1946 roku, czyli rok po kapitulacji Niemiec, autor nieznany zamieścił w piśmie satyrycznym Szydło, okręg Łomża, Winu, taki oto wiersz. Za carskich czasów, wiemy to sami, byliśmy zwani wciąż bandytami. Każdy, kto Polskę ukochał szczerze, kto pragnął zostać przy polskiej wierze, kto nie chciał lizać moskiewskiej łapy, komu obrzydły carskie ochłapy i wstrętnym było carskie koryto, był miacierznikiem, polskim bandytą. Polskich bandytów
smutne mogiły tajgi Sybiru licznie pokryły. Przyszedł bolszewik. Znów piosenka stara czerwonych synów białego cara. Polak, co nie chciał zostać Kainem, że chciał być wiernym ojczyźnie, synem. Chciał jej wolności w słońcu i chwale. A że śmiał mówić o tym zuchwale, że nie chciał, by go więziono, bito, był reakcyjnym polskim bandytą. I znowu z Sybiru tajgi pokryły polskich bandytów smutne mogiły. Gdy odpłynęła krasna nawała, germańska fala Polskę zalała. Kto się nie wyrzekł ojców swych mowy, w pruską obrożę nie włożył głowy, nie oddał resztek swojego mienia, swojej godności, swego sumienia. Kto nie dziękował, kiedy go bito, ten był przeklętym polskim bandytą. Więc harde polskich bandytów głowy chłonęły piece, doły i rowy. Teraz, 46, gdy w gruzach Germania legła, jest Polska wolna i niepodległa. Jest wielka, młoda, swobodna, śliczna i nawet mówię demokratyczna. Cóż z tego, kiedy kto Polskę kocha, kim pozostało sumienia trochę, komu niemiłe, sowieckie myto, jeszcze raz został polskim bandytą. I znowu polskości tłumią zapały, tortury, UB, lochy, podwały. O Boże, chciałbym zapytać Ciebie, jakich Polaków najwięcej w niebie? Płaszczem mej chwały, blaskiem okryci, są tutaj wszyscy polscy bandyci. Muszę Państwu powiedzieć, że ten termin rozciąga się też na następne pokolenia. I ja sam doświadczyłem czegoś takiego. Zostałem nie tak dawno temu nazwany polskim bandytą ze względów rodzinnych. A jaka jest sytuacja, jaki jest kontekst? Jest taki pan, był taki pan, który się nazywał Eugeniusz Chimczak. To jest jeden z większych oprawców z Mokotowa, z Rakowieckich, śledczy. Pan, który katował polskich bohaterów, katował Pileckiego, katował też mojego ojca. A on został skazany w III Rzeczpospolitej na drobny wyrok 7,5 roku więzienia w słynnym procesie Adama Humera. Humer był jego przełożonym z Rakowieckich. Ale co z tego, że ten człowiek został skazany, ta bestia, taka nawet, możemy powiedzieć, skoro on w więzieniu nie spędził ani jednego dnia. Symboliczny wyrok, żadnej kary. Za chwilę zaczął przysyłać zaświadczenia lekarskie, resortowe zaświadczenia lekarskie. No i rzecz jasna, okazało się, że jest zbyt stary i zbyt chory, żeby odsiadywać tenże symboliczny wyrok. To był rok 95. Eugeniusz Chimczak zmarł w roku 2012. I drodzy Państwo, wracając do tego, że ja też jestem podobno polskim bandytą. Poszedłem na pogrzeb Eugeniusza Chimczaka, dowiadując się zresztą w sposób bardzo ciekawy o tym, że ten człowiek zmarł. Zadzwoniła do mnie pani, jakoś zdobywając mój numer telefonu. Powiedziała tak, ja znam pana artykuły, znam pana książki. Ja stąd wiem, że Eugeniusz Chimczak to jest kat polskiego narodu. I zwróciła się do mnie rodzina Eugeniusza Chimczaka z prośbą o pochowanie
właśnie tego pana. Pani okazała się mistrzem ceremonii pogrzebowej. I co ta pani zrobiła? Ona odmówiła pochowania Kimczaka, mówiąc, że ona nie może tego zrobić, bo to jest morderca. Ona nie będzie chowała mordercy. Dla niej nie ma znaczenia to, czy jest to morderca niemiecko-nazistowski, czy jest to morderca bolszewicki, prawda? Czy że jest to komunistyczny zbrodniarz. Ona powiedziała rodzinom, nie, idźcie sobie do innego zakładu pogrzebowego. No, no ale wiedziała, prawda, ponieważ ci ludzie się znają, kontaktują, wiedziała, jakiego dnia ten człowiek będzie chowany i gdzie będzie chowany. No ja tam pojechałem, żeby w imieniu taty przede wszystkim, ale też swoim pożegnać tego sympatycznego pana z ulicy Rakowieckiej 37. I rodzina też zastosowała dosyć ciekawy zabieg, bo przesunęli o pół godziny pogrzeb, także ja już nie byłem na samej uroczystości pogrzebowej. To w ostatniej chwili przyspieszyli cały świecki ceremoniał, więc ja już byłem tam po uroczystości. Szczęśliwie była jeszcze tam grupka ludzi i wypatrzyłem starszą panią, sądząc, że jest to żona Eugeniusza Kimczaka. Z dokumentu wiadomo, że ta pani nazywa się Stanisława Kimczak. I rzeczywiście była to Stanisława Kimczak. Podszedłem do tej pani nie bez pewnego lęku czy, prawda, zaniepokojenia tą całą sytuacją, bo to nie są proste sprawy. W końcu no, przyszło mi rozmawiać z rodziną bezpośredniego oprawcy mojego ojca. No, więc to nie jest tak, że spływa po człowieku. No. Ale jednak podszedłem do tej niewiasty i zadałem jej krótkie żołnierskie, można powiedzieć, pytanie. Czy pani sobie zdaje sprawę z tego, co pani mąż robił po wojnie? I ona tak się przyjrzała mnie od góry do dołu, prawda, zlustrowała mnie, można powiedzieć. I powiedziała tak, bez cienia emocji, żadnej, powieka jej nie drgnęła. Skoro pan zadaje takie pytania, to musi być pan synem jakiegoś bandyty. A my z takimi bandytami, dodała, robiliśmy po wojnie porządek. My robiliśmy porządek. Jak potem sprawdziłem, pani nie tylko, prawda, miała na imię, czy ma na imię Stanisława, ale też pracowała w resorcie. Tak? Też była ubeczką. I to wszystko, drodzy państwo, no, skłania do pewnej refleksji. Wydaje mi się, że konstatacja jest trochę smutna. Ci ludzie, którzy prześladowali, represjonowali, w końcu zabijali Polaków, do dzisiaj mają czelność takie rzeczy opowiadać. Że oni chodzą w chwale zwycięzców, że oni w końcu chodzą właściwie w chwale bohaterów. Ta pani tymi słowy, którymi się wyraziła, powiedziała właściwie tak. Racja była po naszej stronie. A wy wszyscy to jesteście bandyci, których trzeba było eliminować właśnie jako element niebezpieczny. Ale ja bym powiedział tak, i tutaj jeszcze się powołam na słowa Edwarda Radwańskiego, ojca i trenera zarazem naszych tenisistek. On bardzo celnie określił to, co się dzieje dzisiaj w Polsce. On powiedział, że w Polsce trwa walka między trzecim pokoleniem UB, a trzecim pokoleniem AK. Oczywiście te terminy można dodawać jeszcze kolejne, prawda, do nich, czyli trzecie pokolenie AK, Narodowych Sił Zbrojnych, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość i tak dalej, i tak dalej. Do żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierzy wyklętych niezłomnych. Z drugiej strony jest pokolenie UB, ale też informacja wojskowa, jest KBW, znowu tutaj mamy, prawda, naszego bohatera dzisiejszych czasów, Zygmunta Baumana, zapraszanego i fetowanego przez
pana ministra Zdrojewskiego, tak, który z drugiej strony odmawia pieniędzy na Muzeum Żołnierzy Wyklętych, do Hołubi, zbiera komunistycznego bandytę, tak, który dostał Krzyż Walecznych za walkę z wyklętymi. Tak? I w gruncie rzeczy ten człowiek, zamiast być fetowany, powinien siedzieć po prostu w więzieniu. Tak? Bo co to znaczy Krzyż Walecznych za walkę z wyklętymi? On albo strzelał sam, albo wydawał rozkazy strzelania, ale to jest właściwie wszystko jedno. Tak? Jest komunistycznym mordercą. Tak? A pan minister Zdrojewski, prawda, uważa, że to jest bohater. I że trzeba go, jest tak wybitnym naukowcem, że trzeba go zapraszać i fetować. No a na właśnie, a na Ostrołękę, pierwsze Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce, nie ma pieniędzy. Tak? No pokazuje pan minister Zdrojewski i ta cała ekipa, że to nie jest ich tradycja, prawda? Że oni mają inne tradycje, prawda? Że oni, że im bliżej do Sowietów niż do polskich żołnierzy. Ale ja bym powiedział tak, drodzy Państwo, że mam taką nadzieję. Przepraszam bardzo, pan przesadza troszeczkę z tym porównaniem bliżej do Sowietów niż do polskiej tradycji. No a bardzo przesadza. Możliwe. Ja ci nienawiść, ja zamknijcie się. Mój ojciec, do starszego brata, który 50 rok śmierci po wojnie ukrywał się pod innym nazwiskiem. Tak samo jak pana ojciec. Mój dziadek był legionistą, walczył o Polskę. A pan mówi, że dzisiejsza Polska ma bliżej do Rosji niż do... To taka prawda! Bzdura! Taka jest prawda! Taka jest prawda! Jako protest. No, drodzy Państwo. No jeśli, drodzy Państwo, wykażą skruchę i pokorę, to wybaczymy oczywiście. Tak. Bo to jest warunek wybaczenia. Da? Ja bardzo chętnie wybaczę stalinowcom. Da? No bardzo chętnie może nie, ale wybaczę. No ale są jakieś zasady. Prawda? Jeżeli ci ludzie idą w zaparte, jeżeli oni uważają siebie za niewinnych, jeżeli oni nigdy nie powiedzieli słowa przepraszam, no to jak ja mam wybaczyć? Prawda? Potrzebna jest no, jakaś minimalna skrucha do tego, żeby im, przebaczyć. Natomiast ja powiem tak, i może to jest dobry też dobry komentarz do tego, co się przed chwilą stało. Ja mam nadzieję, drodzy Państwo, że to jest też dowód na to, że pokolenie AK zwycięży ostatecznie z pokoleniem UB, że my ich po prostu pokonamy. Coś tak właśnie, żeby pociągnąć ten temat jeszcze w sposób artystyczny. Jakieś techniczne sprawy, tak? Aha, przepraszam. A propos polskich szpionów, to ojciec mi opowiadał, Sybirak, on do Karelofijskiej Republiki był wysłany w tym bydlęcym wagonie, w którym jak krzyczeli, w ostatnim transporcie, bo pierwszy był w marcu, drugi był w kwietniu, trzeci w czerwcu. I właśnie wtedy potworne upały były i oni krzyczeli, wazducha, wazducha. Tam im odpowiadali, wazducha to będziecie mieli aż za wiele. No więc ta dziura w środku wagonu, prawda, tłum stłoczony tak jak, prawda, jeden przy drugim, kobiety, mężczyźni, dzieci. No i w tym właśnie potwornym upale, gdzie połowa nie przeżyła, dojechali do Karelofińskiej. Ale ojca jak przesłuchiwali, bo nie chciał być obywatelem sowieckim, no to mu zadawali pytanie, powiedział mi, że chyba ponad 100 razy, czy ty jesteś niemieckim szpionem, czy polskim szpionem. No w każdym razie szpionem, prawda, skoro nie chcesz być obywatelem takiego wspaniałego kraju. Zresztą do dzisiaj jeszcze na Zachodzie jest wielu ludzi, którzy odczuwają sentyment, mimo tych wszystkich straszliwych doświadczeń, sentyment
Tutaj, prawda, mój kolega po fachu też, prawda? Franciszek. W Polsce też, niestety, mój przyjaciel z roku aktorskiego i tak dalej. Tak, cieszą się, że mogą z Kremlem się wyściskać i nagrody odbierać. Dobrze, to co mamy to? Dobra, jedziemy. Kureczko. Rozmowa z Karpem. To jest z tej płyty, którą myśmy zrobili z Pawłem Piekarczykiem i Leszkiem Czajkowskim. Tam premiera tej płyty była właśnie w okolicach święta ustanowionego przez Lecha Kaczyńskiego 1 marca w rocznicę zamordowania, dobrze mówię, Cieplińskiego, prawda? Cieplińskiego, przepraszam. Cieplińskiego, jednego z żołnierzy wyklętych. Nie daje się. A kapella śpiewać? A, komputer się znudził i zasnął. No to nie wiem, czy na siłę. Tak, także tego. Pamiętam, nie wiem, kiedy to było, że myśmy protestowali pod Ministerstwem Bezpieczeństwa. Czy to był 80 czy 89? Taką manifestację urządziliśmy przeciwko tym, którzy rządzili tym osłabionym bezpieczeństwem w Warszawie. Kiedyśmy się domagali, prawda, osądzenia jednak, prawda, nie chodzi o wieszanie na latarniach, ale to, co powiedział pan Tadeusz, że no po prostu przynajmniej jakieś odrobiny przyzwoitości, żeby się uderzyli w piersi i powiedzieli, no nie wiem, czy takie były rozkazy, błagamy o przebaczenie. Dużo porządku spróbujemy. Nie wiem, czy to jest czwórka.